dnia 19 lipca po godzinie 12 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Przeżyczynem Zdrój a Koźmicami. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy leżący na dachu w rowie. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn, z czego jeden uskarżał się na ból ręki. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wdrożeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i odłączeniu akumulatora w owym pojeździe. Na czas działań jeden pas ruchu był zamknięty. W działaniach udział brało 5 zastępów, 3 zastępy z JRG Dzierżoniów, jeden zastęp z JRG Ząbkowice Śląskie i jeden zastęp z OSP Przeżyczyn Zdrój. Dalsze czynności prowadzi policja.